Co roku samorząd województwa lubuskiego wspiera uczelnie wyższe z terenu naszego regionu. To kolejna umowa po Uniwersytecie Zielonogórskim, teraz czas na Akademię Wychowania Fizycznego. To wsparcie dotyczy oczywiście dofinansowania kierunków dietetyka, fizjoterapia, bardzo potrzebnych. Fizjoterapia to nie ulega wątpliwości, że każdy potrzebuje tego wsparcia, w związku z powyższym te kierunki będą konsekwentnie wspierane przez samorząd województwa lubuskiego. Co roku samorząd przekazuje ponad 1 000 000 zł na wsparcie uczelni wyższych i to konsekwentnie będziemy wspierać te uczelnie również w przyszłym roku. To wsparcie pomaga w prowadzeniu nam dwóch kierunków, których kosztochłonność jest bardzo wysoka. To jest fizjoterapia i dietetyka. Są to kierunki, jeden jest całkowicie medycznym kierunkiem, drugi kierunek dietetyka jest kierunkiem z pogranicza medycyny i generalnie z tak zwanego zdrowia szeroko rozumianego. To jest już kolejna transza wsparcia ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Ta współpraca trwa już kilka ładnych lat i dzięki tej pomocy między innymi, kierunek można prowadzić w sposób odpowiadający współczesnym standardom, dlatego że koszty prowadzenia kierunków niestety wzrastają, zwłaszcza tych właśnie takich medycznych, czy wymagających specjalistycznego sprzętu, specjalistycznego wyposażenia laboratoriów. Dziękujemy jeszcze raz Urzędowi Marszałkowskiemu. No, kierunki o tyle ważne dla nas, że to są kierunki już powstałe, można powiedzieć, w XXI wieku i gdyby nie one, to tak naprawdę kształcenia na studiach pedagogicznych nie wystarczyłoby, żeby utrzymać uczelnię, żeby była czynna i w dalszym ciągu działała. Stąd też fizjoterapia w tej chwili to około 3/4 studentów, którzy posiadamy tych 5 rocznikach i do tego dietetyka, ona się cieszy troszeczkę mniejszym zainteresowaniem, dlatego że dużo jest tych studiów wokół nas i mamy tylko pierwszy stopień, choć oczywiście dla naszych studentów jest to też dość wygodne, że w ramach samej uczelni, czyli w Poznaniu mamy również drugi stopień, tak więc jest pewna ciągłość kształcenia, bo u nas uzyskają ten pierwszy etap, skończą, natomiast mogą spokojnie iść na drugi etap do macierzystej uczelni, do AWF-u w Poznaniu.